To 911 Dakar i oto co powstaje, gdy Porsche chce zbudować samochód sportowy z nastawieniem na jazdę w terenie. Tak, ten model jest do tego przeznaczony. To nie jest auto na zwykły tor. Zatem czy powinniście anulować wasze zamówienia 911 GT3 RS i zamówić to? W tym filmie powiem wszystko, co musicie wiedzieć o nowym 911 Dakar. Buy, sell, car. Wow. Standardowe 911 to coupé, ale nowy Dakar już nim nie jest. Wygląda całkiem nisko, ale w jego podwyższonym zawieszeniu i ogromnych oponach jest coś dziwnego. Zaczynał jak 911 Carrera S. Porsche wstawili mu tę samą wzmocnioną maskę z włókna węglowego jak w GT3, a to nie jedyne ulepszenie pochodzące z GT3. O innych elementach powiem później. Mamy tu gruby hak holowniczy i płyty ślizgowe ze stali nierdzewnej na przednim zderzaku. Dostaniemy też osłony wylotów ze stali nierdzewnej, aby zapobiec rozbijaniu chłodnic przez fruwające kamienie. Z każdej strony jest mnóstwo modyfikacji. Mamy czarne plastikowe przedłużacze nadkoli i większe płyty metalowe pod drzwiami. Co więcej, Porsche wyposażyło Dakara w 19-calowe aluminiowe felgi z przodu i 20 z tyłu. Są mniejsze od 20 i 21-calowych w Carrera S. Jednak pomogły one w stworzeniu miejsca dla masywnych terenowych opon. Porsche dodało jeszcze więcej pokrycia z tyłu i kolejne stalowe elementy stanowiące ochronę dla rur. Nad nimi znajduje się nowy zderzak z hakiem. Ponadto wszystkie 911 Dakar będą miały sztywny spoiler. Został zrobiony z tego samego wzmocnionego włóknem węglowym plastiku, co maska GT3. W nowym 911 Dakar zawieszenie przeszło duże zmiany. Jest osadzone 50 mm wyżej od tego w normalnej Carrera S. Możecie podnieść go o dodatkowe 30 mm, jeśli będziecie musieli przejechać przez poważne przeszkody. To w sumie daje 205 mm prześwitu, a to tylko 5 mm mniej niż standardowe Porsche Cayenne. Porsche ograniczyło prędkość maksymalną do 170 km na godzinę w trybie z podwyższonym zawieszeniem. Jeśli pojedziecie szybciej, automatycznie się ono obniży. Nie będzie za dużo sensu w wysokim 911 z normalnymi oponami, jednak Dakar otrzymał specjalne dla niego zaprojektowane opony Pirelli Scorpion. Mają 9 mm bieżnika, wzmocnione ściany boczne i podwoją warstwę wewnętrzną, aby gwarantowały większą odporność w czasie przejeżdżania przez ostro zakończone kamienie. Dakar ma również aktywny system stabilizatorów poprzecznych od Porsche w standardzie. To powinno być pomocne zarówno na zakrętach w terenie, jak i normalnej drodze. Co do silnika, Dakar ma ten sam 3-litrowy silnik Twin Turbo z turbodoładowaniem co 911 GTS. To znaczy, że ma 480 koni i 570 Nm. Ma też 8-biegową automatyczną skrzynię z podwójnym sprzęgłem i napęd na 4 koła. Porsche umieścili w nim te same dynamiczne uchwyty silnika co w 911 GT3. Pomagają one utwardzić jego tylną część, by sprawić, aby był jak najbardziej zwinny i jak najbardziej przewidywalny. Dodatkowe usztywnienie pomoże też w Dakarze. Czemu? Cóż, im mocniejsze podwozie, tym efektywniejsza praca zawieszenia w celu zmaksymalizowania przyczepności. To pomocne zwłaszcza przy chropowatych i nierównych podłożach, na które Dakar został zaprojektowany. Porsche stworzyło kilka ekskluzywnych trybów jazdy dla Dakara. Tryb off-road podwyższa zawieszenie i przystosowuje auto do płynnej jazdy po skalnych nawierzchniach. Rally mode jest dla luźniejszych powierzchni jak żwir i piasek i wysyła większość mocy silnika do tylnych kół, zamiast rozdzielać je równomiernie pomiędzy tyłem i przodem. Jest też rally launch control, który został zaprojektowany, by zapewnić najlepszy start możliwy na śliskich powierzchniach. A dzięki temu Dakar nie zakopie się w błocie, piachu czy żwirze. Jednak jak z szybkością? Cóż, 911 Dakar przyspiesza do setki w 3,5 sekundy, co jest wynikiem zaledwie o 0,2 sekundy wolniejszym od standardowej Carrera 4 GTS. Te grube opony wpływają na prędkość maksymalną. Standardowa Carrera pojedzie 308 km na godzinę, a Dakar 238. To brzmi na dość wolno, ale ten limit pomaga chronić te specjalne terenowe opony. Nie są zaprojektowane do osiągania wysokich prędkości. Porsche przeprowadzili w 911 Dakar serię wyczerpujących testów. Ich ludzie wzięli dwie zmodyfikowane 911 do Chile i jeździli nimi po najwyższym wulkanie na świecie. Te auta zostały oparte na normalnej Carrera 4S i zostały w nich zamontowane 7-biegowe manualne skrzynie. Porsche dodało też zestaw masywnych terenowych opon i specjalne osie portalowe jak w G-klasie 4x4. Poprawiają one prześwit do 350 mm, czyli o 145 więcej niż w Dakarze. Porsche podarował tym prototypom niższe przełożenie skrzyni biegów, dodatkowe chłodzenie, blokadę mechanizmów różnicowych i wyciągarkę, a także system steer-by-wire. Nie otrzymacie tych funkcji w skończonym modelu 911 Dakar przeznaczonym do produkcji, ale pewnie nie będziecie wjeżdżać limitowaną edycją 911 na żaden wulkan. Dla tych, którzy uważają, że Dakar nie przyciąga wystarczająco wzroku, możecie sprawdzić oryginalny pakiet Rally Design. Najbardziej oczywistym ulepszeniem jest w nim nowy lakier inspirowany 911, który wygrał Rajd Paryż-Dakar w 1984. Możecie zauważyć, że posiada barwę Rothmansa, ale Porsche zapewnili zdrowy rebranding, bo wiecie, papierosy są złe i tak dalej, i nazwano je Rough Roads.
Nowy 911 Dakar nie wygląda dziko tylko na zewnątrz. Dostał też kilka wyścigowych ulepszeń do wnętrza. Jest w nim mnóstwo nowych logo z napisem Dakar na desce i drzwiach, ale największa zmiana dokonała się z tyłu. Porsche totalnie zrezygnowało ze standardowych foteli z GTS. Zamiast ich dostajemy klatkę bezpieczeństwa jak w GT3 i GT3 RS. Dakar dostał też eleganckie fotele kubełkowe i podobnie jak w kwestii wysokości jazdy, Porsche próbowało utrzymać wagę jak najniżej to możliwe. Wszystkie te modyfikacje wnętrza pomogły. Tak samo jak maska z włókna węglowego z GT3. Oprócz tego dostaliśmy lekkie szyby i akumulatory. To znaczy, że waga Dakara wynosi 1605 kg. A to tylko 10 więcej niż Carrera 4 GTS z automatyczną skrzynią. To dość imponujące, jeśli weźmiecie pod uwagę, jak ciężkie są te opony i płyty ślizgowe ze stali nierdzewnej. Można sprawić sobie jeszcze jeden dziwny dodatek w 911 Dakar, jest nim bagażnik dachowy, jednak nie jest to zwykły bagażnik, ten został specjalnie zaprojektowany, by mógł przewieźć kanistry, butelki i składane łopaty od Porsche. Zatem wszelki sprzęt, jaki potrzebujesz, aby wybrać się na pustynię. Ale upewnijcie się, że ich nie zgubicie, bo są naprawdę mega, mega drogie. Wiecie, niektórzy mogą się nimi zainteresować. Bo za wszystko, co ma logo Porsche, można dostać okrągłą sumkę. Bagażnik dachowy ma też wbudowane światła przeciwmgielne i 12-woltowy zasilacz. Będzie można też dokupić namiot, jeżeli zamiast pięciogwiazdkowego hotelu wolicie kemping. Dostaniecie też zestaw przedmiotów nazwane traction boards. Przypominają one rakiety śnieżne, które możecie podłożyć pod koła samochodu, jeśli utkniecie w błocie czy piasku. Możecie myśleć, że 911 Dakar to jedyny sportowy samochód zaprojektowany do jazdy w terenie. Ale to błąd, Lamborghini też pracuje nad tego typu autem. Nazywa się Sterrato, co z włoskiego znaczy polna droga. Został ogłoszony jako koncept w 2019, a Lambo zaprezentuje finalną wersję jeszcze w tym miesiącu. Jednakże już teraz pokazali bardzo okazałe teasery, które pokazują, jak będzie wyglądać. To będzie ostatnie auto Lamborghini z wyłącznie spalinowym silnikiem bez turbo i bez systemu hybrydowego, zatem to będzie wyjątkowe. Będzie miał też o wiele więcej mocy niż 911 Dakar, bo ma dostać ten sam 5,2 litra silnik V10, co standardowy Huracan. Ostatni Huracan Technica ma 640 koni i 565 Nm. To 160 koni więcej niż 911, ale 5 Nm mniej, bo oczywiście Porsche ma turbo, a turbo mają więcej momentu obrotowego. Jednak oba samochody mają podwyższone zawieszenie, napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów, który jest najlepszy. Cóż, przy najbliższej okazji zestawię dwa samochody w wyścigu terenowym. Upewnijcie się, że nie przegapicie żadnego tego typu filmu. Zostawcie suba i kliknijcie dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapicie momentu publikacji filmu. Wracając do 911, chcecie jednego? Musicie się spieszyć, bo jest teraz w sprzedaży, a Porsche zbuduje ich 2,5 tysiąca. I nie będą tanie. Standardowy Dakar to około 1 000 000 zł. To ponad 150 tysięcy więcej niż standardowa Carrera 4 GTS. I o 20 tysięcy więcej od 911 Turbo S. I to przed dodaniem rzeczy typu pakiet Rally Design, kosztować on będzie dodatkowe 100 tysięcy. Jednak nie mam samych złych wieści. Możecie być pewni, że nowy Dakar będzie kosztować dużo mniej od nadchodzącego Lamborghini. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek, a jeżeli klikniecie to kółeczko, przeniesiecie się na nasz kanał. Tam czekają na Was wszystkie filmy, które już do tej pory dla Was przygotowaliśmy. Dzięki.